Dzień dobry, na werandzie podcast Fundacja Soul in Sky. Godzina 8 rano, poniedziałek, to moment publikacji. Zmieniliśmy godzinę i pamiętajcie o tym, że tak teraz będzie od 8. I bardzo serdecznie was witam, cieszę się, że słuchacie. A dzisiaj na werandzie Zbyszek Kacprzak. Cześć Zbyszku. Witam wszystkich serdecznie. Nie mówię Zbigniew, bo totalnie mi to do ciebie nie pasuje. Absolutnie. Bo się znamy. A czy Zbyszek i Zbigniew to samo? Nie wiem. Ja mam wujka Zbyszka i zawsze wujek Zbyszek, nie wujek Zbigniew. Tak, no, Zbyszek, tak, Zbyszek. Więc jesteśmy w jednej wspólnocie, jesteś mężem, ojcem, trójki. Trójki. Z tego co wiem, to trójki. Tak, i napisałeś o sobie, że jesteś osobą, która została wyrwana z ulicy do kaplicy. Amen. Tutaj mam dużo więcej o tobie, ale nie chcę tego mówić teraz, bo... Nie zdradzaj. Niech to zdanie, osoba wyrwana z ulicy do kaplicy, niech ono nam towarzyszy od początku. Tak. Bo ciekaw jestem, jak to było, więc jak to było u ciebie od początku? Na początku było słowo. Pochodzę z Żyrardowa i dlaczego... matko, z Żyrardowa! Tak, no właśnie dlatego, jedna wielka ulica tak naprawdę i tam mi wychowała ulica. Patologiczna rodzina, pijąca, dużo przemocy, dużo alkoholu, dużo złego. Ja do 12 roku życia, dopóki rodzice żyli, to tak naprawdę więcej spędziły czasu na ulicy niż we własnym domu. Nie było po co wracać, tak? W kółko ojciec pijany, lejący mamę, tłuczący naprawdę nas, sadysta. Dzisiaj wiem, że był chory, bo miał wypadek i od tamtego momentu dużo się zmieniło. Ale też dochodzą mnie głosy od brata ciotecznego, gdzie mówił o mojej tacie bardzo dobrze. Że był pracowity, że był dobrym człowiekiem. Więc każdy z nas się rodzi dobry, a później okoliczności sprawiają, co sprawiają. Do 12 roku życia tak się tułaliśmy z tymi naszymi rodzicami, że tak powiem. Mama zmarła na gruźlicę. Dzisiaj też wiem, że to był wynik choroby alkoholowej, bo się nie leczyła ze względu na to, że ojciec był też... bardzo lubił kobiety. No i jak mama tylko poszła do szpitala, były to takie dwa incydenty, to przemieniało się po prostu Sodoma Gomora w domu. My na parapecie, na pierwszym piętrze robiliśmy, co chcieliśmy jej... Oczywiście jedzenia zero, więc kradliśmy. Bardzo dużo do czynienia z policją było. Szkoła, ja nie mam dzisiaj do pojęcia, jak to już poszło, że ja klasę kończyłem jedna za drugą. Ale moja wychowawczyni bardzo nam pomagała, mi i mojemu bratu finansowo, chociażby na ten chleb dawała, tak? Czas ciężki uczył charakteru, tak? Bo ulica uczy ci charakteru przetrwania, ale niedobre z tego względu, że twoimi autorytetami są ludzie wychodzący, będący w kryminalnym świecie, tak? Dla mnie był autorytetem kolega, który siedział za morderstwo, za pobicia, etc. Wiesz, no, jak to ulica. Nie Chopin i Słowacki, a kolega, który wyszedł właśnie z wyroku za pobicie. I to dla nich się chce zmienić na tego gorszego, bo spostrzegają się jako lalusia, ciapa i tak dalej. No to robisz wszystko, żeby się poprawić, więc zaczynasz się bić na ulicy, zaczynasz walczyć o swoje prawa. I to, słuchaj, trwa. Po śmierci rodziców trafiamy z bratem do domu dziecka. Ja cały czas, wiesz, ponad set miałem tych solóweczek i non-stop, nie umiałem inaczej rozmawiać, jak się później okazało. Już w małżeństwie, nawet jak już dojdziemy do tego, przestałem, gdzieś zagubiłem język ludzki, wiesz, bo wszystko, co mi się nie podobało, załatwiałem przez ręce. W wieku 15 lat zacząłem ćwiczyć kikuszynkę, później mieszane sztuki walki. 20 lat mi się z tym zeszło prawie, więc umiejętnie to wykorzystywałem na ulicy. Naprawdę umiejętnie. Tu nie ma czym się szczycić, wiesz, tych solóweczki i tak dalej, ale to mi pomagało pokazać się z tej strony, żeby być zauważonym, tak? Żeby ludzie nie widzieli we mnie biedy, niedomagań, tego, czego ja nie widzę, tak? Czego nie mam tak naprawdę, czyli pieniędzy, rodziny, statyczności, widok z domu dziecka, wielokrotnie to się powtarzało, przewijało, więc zamieniałem to po prostu na atut. Wysportowanie i siła, to było moim atutem, dzięki czemu byłem zauważony. I epizod z Bogiem miałem w wieku 15 lat, jak do domu dziecka przyjechał człowiek, ja nie miałem komunii świętej, taka propos. Bo w wieku 9 lat połamałem krzesło na księdzu, który powiedział, że w tym jesieni nie będę miał komunii, dopóki on będzie. A połamałem go dlatego, że wyzwał mnie od biedaków właśnie, wytargał mnie za ucho i stłukł mnie.
No i tu automatycznie muszę tłumaczyć, że antyklerykalizm mi się załączył bardzo mocno. Głos mi drży, bo się zrysuje, bo wchodzę w sferę niewygodną dla siebie. Ten człowiek załatwił mi komunię w Częstochowie u misjonarzy Krwi Chrystusa, u braci. Ten który? Z domu dziecka, co mówiłem o tym epizodzie. I tam pojechałem do domu rekolekcyjnego, gdzie byli bracia. Bardzo mocno mi zaimponowali, bo to byli ludzie też z takiego środowiska, z którego ja wychodzę. To byli przestępcy, to byli ludzie z ulicy. Ja się spowiadałem u człowieka, który siedział w więzieniu, miał wyrok za nieumyślne spowodowanie śmierci żony, pobicie, i wyszedł i został zakonnikiem. Dostał święcenia i ja się u niego spowiadałem. To było mega dla mnie. Jak zobaczyłem, że kurde, oni mogą, czego ja nie mogę spróbować. Ale to było bardzo krótko. Zło się szybko upomniało i jak powróci do domu dziecka, to po prostu, wiesz, idzie w zapomnienie i żyjesz tym, co masz. Czyli dalej życiem ulicznym. W domu dziecka też to już nie są te czasy, co teraz, że zadbają o ciebie, że dadzą ci dobre kieszonkowe, że na wyjście dostaniesz jakąś kwotę pieniędzy, która ci da na start, jakiś, wiesz, normalny rozruch. No nie, to był czas, kiedy musiałeś o siebie naprawdę zadbać. Jedyny plus to był taki, że w ogóle się nie interesowali, więc w szkole robisz, co chciałeś. To był czas, kiedy nie liczyło się, co umiesz, tylko jak umiesz się bić. No więc wracamy do punktu wyjścia. Ręce mi dobrze służyły, późniejsze nogi, więc zawsze chciałem być najlepszy w tym, co dobrze robiłem, ale umiałem się tylko bić tak naprawdę. W siódmej klasie nie zdałem za to, że chciałem nauczycielkę wyrzucić z czwartego piętra ze szkoły. No, duża szkoła, dwójka w Warawie Mazowieckiej, matematyczkę, bo nie chciałem postawić miernej. No i dostałem frustracji wtedy bardzo mocnej, wysokiego stresu. I no właśnie, to była ta mój atut rozmowy, tak? Jedyny atut, który potrafiłem z siebie wykrzesać, to agresja. No wiadomo, dzisiaj już wiem dlaczego, tak? Bo nie mając wzorców, nie mając, mając tak poharatane serce, nie mając miłości, no to inaczej nie potrafię. Jak zwierzę, dzikie zwierzę takie, wiesz? Chowane w klatce i tylko raz na jakiś czas wypuszczane, pogłaskane i dawaj z powrotem do tej klatki. Jako naukę to wspominam bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o moje przeżycia wewnętrzne, to jeszcze boli gdzieś tam, wiesz, i duże niezrozumienie, dlaczego się nami nikt nie zajął. Tutaj trauma, strata rodziców, a tu gdzieś cię wywożą, wiesz, przyjeżdża radiowóz, cię zabierają, nikt nic nie mówi, martw się o siebie, tak po prostu. To było smutne. Do tej pory jest. Wiesz, bo kiedy Bóg przemienia serce, patrzę na te dzieciaki nieraz pobite z tych pobitych rodzin, to kurde, tyle niezrozumienia właśnie dla mnie jest, tak? We mnie i bardzo dużo. Przepraszam bardzo. Emocje górą. Wrócę może do tego pobytu w domu dziecka. Do technikum poszedłem przypadkiem, bo brat mnie namówił tak naprawdę. Żadnych wartości w sobie nie widziałem, tak? Oprócz oczywiście tych pięści. Skończyłem to technikum, zrobiłem maturę. Do dzisiaj się zastanawiam, jak to jest możliwe. Gdzieś to ma, podobno to jakiś tam potencjał we mnie jest, tej wiedzy. W zasadzie to ja zawsze się uważałem za głupka, bo to było tysiące razy powtarzane, za nic niewartego gościa, za bandytę, bo później poszedłem troszeczkę dalej w tej hierarchii przestępczości. To był ten, którego się ludzie bali, to był prestiż, tak? To było tak, wreszcie mnie zauważyli. Ale przychodzi czas w człowieka życiu, kiedy musisz podjąć decyzję, co dalej, tak? I spotkałem mojego anioła, tak? Dużo ludzi tutaj mówi o własnych żonach jako aniołowie, bo wierzę, że to Bóg podesłał mi tą kobietę na moją zmianę. I do dzisiaj tak jest zresztą. To jest mój weryfikator życia i rzeczywistości. Zakochaliśmy się w sobie. Dużo, praktycznie nic o sobie nie mówiłem. Bałem się, że nie zechce mnie. Takiego, jakiego ja się znam, tak? No ale to wiesz, udawać możesz rok, dwa, ale nie jak są dzieci, jak wchodzisz w rzeczywistość, codzienność cię dogania i decyzje podejmowane przez ciebie ważą tylko na twoim życiu, ale na życiu twojej rodziny, a ja nie umiałem nic, kompletnie, wiesz, ja się nie znałem na niczym. Ja pojechałem na wieś, nie wiedziałem, jak się koło pompuje.
No oczywiście beka, bo to pan po technikum z maturą, a koła nie umie napompować. No bo kto miał mi to pokazać? W domu dziecka nie mamy traktorów. Nie mieliśmy. I to jest taki czas odnajdowania siebie na nowo, w nowej roli, no, która mnie przewyższyła zdecydowanie. Rodzina mojej żony bardzo mi zaimponowała stylem życia, bo to chyba jedyna rodzina normalna, którą znałem. Więc bardzo chciałem być uczestnikiem ich życia. Więc zaczęło się przypodobywanie, tak? Przepraszam na pięśnie. Mm-hmm. Pan pozwoli. Proszę bardzo. I smacznego. Dziękuję. No i zaczął się teraz... zaczęło się zasługiwanie. No i tak mi zostało bardzo długo. Zawsze myślałem, że muszę odpracować. Odpracować wesele, odpracować mieszkanie, odpracować bycie. No to zapędziło mnie w kozi róg. No znaczy, może ja nadmienię bardzo ważną rzecz, że alkohol piję od 11 roku życia. I to nie piję mało. Zazwyczaj już właśnie w 7 klasie to już chodziłem pijany na lekcje. Tak mi się zeszło do 35 roku życia. W ogóle to nadmienię, że to później. Mam dwie uroczystości. Tak. Nieskromnie powiem. Tak. No i pojawiają się moje bliźniaki, chłopcy. Żona zachodzi w ciąży. Podejmujemy decyzję, albo ciąża, albo szkoła. Daliśmy sobie pół roku, w ciągu tego pół roku Ania zachodzi w ciąży. Dwóch wspaniałych synów. Wtedy nie wiem, że są wspaniali. Traktuję jako obciążenie dodatkowe. I tak już niełatwego mojego życia uważam. Przepraszam, totalnie egoistyczne podejście, wiesz, takie samolubne. Nie widzę nadal priorytetu rodziny, tylko widzę siebie, swoje pięści dalej, swoje ego, przerost ambicji nad treścią i nic więcej. Pracowity jestem, bo jestem do tej pory, lubię pracować w tamtym okresie i to chyba zagłuszam tą pracą moje niedostatki emocjonalne, niedostatki jako mąż, jako ojciec i tak dalej, ale pracuję w Polsce. Na wyjazdach. Mam taką pracę akurat w tym czasie. No i poznaję kobietę. Nie planowałem tego, ale gdzieś tam zamierzamy sobie ułożyć życie. Zostawiam małżonkę, dzieci. I tam zaczynam robić to samo, co tutaj, tak? Zaczynam zdradzać kochankę, zaczynam bić się za pieniądze. Na ustawki jeżdżę. Życie jeszcze gorsze w zasadzie niż tutaj. I pytanie, co ja tu robię? Mija pół roku i będą łzy, bo dzwonię do żony po pół roku i jak ten pies kamlejący, proszę o przebaczenie i pytam, czy mogę wrócić i ona mówi, tak, bo twoje miejsce przy rodzinie. To jest Jezus. Czas, wiesz... Regeneracji uczuć małżeńskich trwa 10 lat prawie, bo zranienie potężne. Ja jej wszystko powiedziałem, co się działo, całą prawdę. Wtedy obiecuję jej, że nigdy jej nie zdradzę. Tak to trwa do dzisiaj. Dziwne małżeństwie, nie? Tak to trwa. W wieku 30 lat decydujemy się na córkę, Marcelinkę. Decydujemy się. Teściowa stwierdziła, że już jest ten czas, że później już będzie za późno, a teraz będziecie mieli na pewno córkę prorokini. Tak, jest córka. Poszedłem za głosem. No bo jak, za czyim, jak nie za mamusi, tak? Mama nie, wie, nie ma racji, ja ma rację, więc żona na górę i poszli. I tak, i rodzi się nam córka, oczko w głowie tatusia. Kiedyś powiedziałem jej już, jak rozumiała, co znaczy zrobić dla ciebie wszystko, że zrobi dla niej wszystko, co tylko poprosi, tak? Nagradzając sobie tak naprawdę złamane dzieciństwo moich chłopców. Pobicie ich emocji i wychowali się praktycznie bez ojca. Jak był ojciec w domu, to był bandytą. Nigdy nie uderzyłem własnych dzieci, ale wiesz, że słowem można zrobić dużo więcej krzywd. Mordę darłem jak kopara dosłownie na wszystkich, wszystko. Zastraszałem po prostu ich. Całą rodzinę zresztą w tym domu. Że nigdy nie wezwali policji, to ja do dzisiaj też tego nie rozumiem. Bo normalnie to tak powinno być rozwiązane, uważam. Ale bali się. Mam przekonanie, że się bali.
I córka w wieku 35 lat, 18 lutego, 12 lat temu, prosi mnie, żebym przestał pić, bo się mnie boi, że jak wypije, to nie znosi krzyku i robi się na twarzy zupełnie inny. Kiedyś jeszcze, jak piłem, sprawdziłem właśnie ten wyraz twarzy. Tak, to było zło. Totalne zło. Nie poznałem się po prostu w lusterku. Grymas, szarość złego. Po tej jej prośbie przyrzeka mi, że się od jutra nie napije żadnego alkoholu. Tak też się dzieje. Już mówię, 12 lat dzisiaj, mam rocznicę właśnie 18. No ale jeżeli nie poradzi się kogoś mądrego, wychodząc z nałogu, bo byłem nałogowym pijakiem, nie alkoholikiem, ja kochałem pić. Kochałem tym rausz, kochałem zabawy, kochałem ludzi wtedy. Byłem duszą towarzystwa, dopóki się nie upiłem i nie zacząłem bić tych, z którymi się bawiłem przed chwilą, tak? Korby dostawałem totalnej. Więc później jak piłem, to już piłem praktycznie sam. To już nie było to. Dopijałem już, czego wcześniej nie robiłem, tak? Może i byłem alkoholikiem rzeczywiście, bo jak przeliczyłem ostatnie pół roku, to prawie dzień w dzień, kiedy piłem. I wszyscy, ojej Zbyszek, to ty taki jesteś silny, mocarz, jesteś taki wow, zostawiłeś alkohol, ty dusza towarzystwa, jak ty sobie teraz poradzisz? Pierwszy rok to była bitwa na worku non-stop. Każdy czas, wiesz, to jest, jeżeli nie skorzystasz z terapeutycznej pomocy, to ten czas, co piłem, nie potrafiłem zastąpić go czasem wolnym, więc zacząłem jeszcze bardziej trenować. To wzbudzało we mnie większą agresję. Mając rodzinę, trójkę dzieci, potrafiłem po prostu jechać gdzieś na zadymę, zrobić swoje, wracać, wyluzowany, bardzo krótko zresztą, tykająca bomba. I kolega w pracy, bardzo śmieszne przezwisko, Pampers, i tak też to wyglądał. Ciężko sobie wyobrazić. Tak, tylko bez tych bocznych skrzydełek. Bez skrzydełek. Zaproponował mi taki fajny lek na pracę, na rzeczywistość, nazywa się amfetamina. Oj, lotołem, po tym lotołem. Tak mi się zeszło do 42 roku życia, czyli 6 lat, 7 prawie. A że ja mam organizm bardzo niepodatny właśnie, odporny na wszelkie leki, używki i alkohol, też musiałem bardzo dużo wypić, więc dużo musiałem jeść, żeby to było działania. Śmiałem się kiedyś, że wagon zażarłem. Wyniszczało mnie to wewnętrznie, zamykając mnie w mojej samotnej, w moim więzieniu, tak powiem, tak? Moim więzieniem była moja piwnica, gdzie znajdowałem tysiące przeróżnych zajęć, tylko nie rodzina, nie dom, nie obowiązki. Wydawało mi się, że skoro pracuję, przynoszę pieniądze, a przynosiłem niezłe pieniądze, więc czego mogą oczekiwać, tak? Więc to był czas niezrozumienia przeze mnie, o co im chodzi. I tak mnie nie zauważają, jak jestem w domu. Więc po co mam tam z nimi siedzieć przy stole, załóżmy. Przecież nie piję, więc sobie przyćpam, coś porobię koło domu, w domu. Dużo tego jadłem. Było tak, że jak przeliczyłem miesiąc, jeden z miesięcy, w których pracowałem, to przespałem 3 dni tylko. 3 noce. Wyniszczony organizm, wyniszczone wszystko i w tej samotni zły się dopadnie wcześniej czy później, podpowiadając ci rozwiązanie, mi podpowiedział śmierć. Po co się męczyć? A wiedział i wie skubany, że nienawidziłem wtedy samobójców. No jak to hero, samobójca. Jak to będzie brzmiało. To postanowiłem, wiesz, bałem się zejścia, powrotu do normalności, bo to było bolesne. Postanowiłem sobie, że jak delikatnie wjadę pod tira osobówką, tak może pod prawe albo lewe koło, to pójdę do szpitala, wiesz, pół roku, rehabilitacja, wrócę szybko do normalnego życia. Nawet nie zauważę, że byłem, gdzie byłem, bo żona nie wiedziała, że ja ci mam. To teściowie podejrzewali, jej tłumaczyli, co się dzieje. Zobacz, jak miłość jest ślepa. Ja potrafię być tak na furan, że nie pamiętam w ogóle, o czym z nią rozmawiałem. Ona nie wiedziała, że ja ci mam. Po prostu tak wygląda miłość. Wierzę, że Bóg tak na nas patrzy. I podejmuję tę decyzję. Kiedyś nie było takiego ruchu. Koło nas zginął chłopak jadący z Rawy Mazowieckiej 22 kilometry pod prąd. U nas dopiero go pyknął tir. No to mówię, to ja też tak zrobię. Pod prąd pojadę sobie tam trochę bliżej, bo teraz rozjazdy są częściej, więc wybrałem 12-kilometrowy odcinek do Mszczonowa od nas.
To była noc, druga w nocy, bez świateł. Tylko ja to się śmieję, że Bóg zatrzymał wtedy ziemię, wiesz? Nie jechało nic. Kompletnie. Kurde, ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja dla sprawdzenia zrobiłem to drugi raz oczywiście. Bo raz nie mało, to szeptał ci jeszcze bardziej, tylko teraz bardziej agresywnie wręcz. Nękania takie demoniczne, żeby to zrobić. To trwało 3 tygodnie do miesiąca czasu, była taka różnica w czasie. Zrobiłem to drugi raz i znowu nic. To jest nieprawdopodobne. Dzisiaj wiem, że jest to możliwe dla Boga. Dla Niego wszystko jest możliwe. Wtedy nie brałem tego aż tak za boską to sprawę, ale zawołałem, wiesz, to było moje jedyne prawdziwe wołanie, bo od kościoła odszedłem zupełnie. No, przy konfesjonale chciałem zlać księdza, bo nie chciał dać rozgrzeszenia. Chodziłem sam sobie do spowiedzi przed ołtarzem. Do kościoła chodziłem dla świętego spokoju dla żony, Wielkanoc i Boże Narodzenie. Świętokradztwo oczywiście, bo bez spowiedzi przyjmowałem ciało Chrystusa. Dla mnie to było obojętne. Albo byłem naćpany, wcześniej byłem zachlany, więc dość długo nie chodziłem. Od komunii na komunię małej. A to też bez spowiedzi oczywiście. Więc byłem bardzo antyklerykalny, bo nie cierpiałem panów w czarnych sukienkach. Tym bardziej, że na jaw wychodziły pewne afery, więc to jest dla mnie nie było w ogóle jak to. Wiesz, jak potrafi szary zmienić rzeczywistość. Zamedlić oczy. I dziwne dla mnie to było, że zawołałem właśnie do Jezusa. Że jeżeli jest taki wszechmocny, że trasę zatrzymuje dla mnie, to niech mi ratuje życie. Bo zatrzymać trasę to mogę spowodować wypadek i zatrzymam, nie? Ja potrzebuję życia, bo umieram. Wróciłem do chaty, to było 4 rano. Długo nie musiałem czekać, słuchaj, na odpowiedź, bo z tydzień czasu Ania moja przychodzi z wiadomością, że są jakieś charyzmatyki. Musiałem zajrzeć w słownik, co to znaczy, bo nie miałem zielonego pojęcia. I że jest taki gość z Kierniewica, który ulecza. I ja wiedziałem, że to jest gość, nie Bóg, bo ja nie znałem Boga, który czyni cuda. Więc mówię, co mi to? Spróbujmy i goście, tak? Wołałem do Boga. Gość też może być. Więc to zawołałem, ale ja nie wierzyłem, że mi pomoże. Bo go nigdzie w życiu nie widziałem, nigdy, wiesz, tyle złego mnie w życiu spotkało, że przypisałem to jemu, tak? Gdyby Bóg był i tak dalej, i tak dalej. Poszliśmy, w ogóle to było fajne, bo chcieliśmy sprawdzić, jak sekta działa, bo od razu fama poszła, że to sekta, nie idźcie tam, bo was wciągną, zabiorą wam majątek. A jak prawdziwy chrześcijanin, moje konto jest puste, więc niech sobie zabierają. Ja konkretnym celu szedłem. Ania dała intencję, że pójdziemy sobie na tą mszę o uzdrowienie za nasze kręgosłupy. Bo nie tylko moralny kręgosłup miałem zniszczony, ale od pracy też fizycznie kucałem. I pojawiamy się na tej mszy. Na wszelki wypadek mówię, ja na furany jak szkop. Ja cały czas ćpam i to już takiej ilości, że 5 gram dziennie. To jest bardzo dużo. W tamtym czasie. Tak. To niektórym na tydzień starczało, wiesz. Ćwierć kilograma w ciągu miesiąca w Niemczech wywąchałem. Więc ktoś, kto brał, to wie, o czym mówię. Idę na furany, bo to od godziny 12 msza do 12, to myślę, że już byłem po 3 gramach spokojnie, ale 8 gramów jeszcze na wszelki wypadek w kieszeni, gdyby Bóg nie pomógł, ani charyzmatyk. Więc mówię, mam lekarstwo dalej. Nie miałem planu na życie absolutnie żadnego. Ja poszedłem tam jako nic. Takie nic. Dobre słowo. Pierwszy raz go użyłem. Poszedłem chyba, bo też żona nalegała i Bóg wiedział, jak bardzo ma nalegać, żebym się zgodził. Msza jak msza, ze świętokradztwem oczywiście, grzeszny jak sam diabeł, bo oprócz morderstwa wszystko mam na koncie. Nie, gwałtu jeszcze nie mam. Chwała ci, Panie. Wiesz, i po mszy zaczyna się modlitwa o uzdrowienie. Na tej mszy nic szczególnego się nie stało. Po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić, bo koło mnie jest 1000 ludzi, którzy zachowują się w przeróżny sposób. Jedni płaczą, mówią, co za ludki w ogóle, po co tu przyjechali wypłakać się. Wiesz, dom jest od tego.
przychodzi pierwsze poznanie Marcina, że Pan Bóg przyszedł do kogoś, dając mu nowe życie. No i to jest ten moment, który też poznałeś. Wylanie takiej miłości. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. Moje serce zaczęło płonąć. Kolana się zgięły same. I beczysz. 10 minut temu się zaśmiałem z ludków, którzy się płakali koło mnie, że jacyś dziwolągowie, a tutaj... Kurde, wiedziałem, że to jest Bóg. Bo tylko On może mieć taką miłość. Nie znałem ludzi, żeby w jakikolwiek sposób mieli tyle miłości, co wtedy dostałem. To jest nie do opisania. Musiałbym zdefiniować Boga, to jest nierealne. Cały obraz życia... I pytanie takie w sercu, po co przyszedłeś? Wierzę, że chciał po prostu usłyszeć moją nędzę. Wiedziałem, że kurde, to jest niesamowite, bo żyjesz 10 lat bez Boga, w pewnym momencie wiesz, że po prostu Bóg do ciebie mówi. Takie normalne, wiesz, hop, siup. Wiedziałem, że to Bóg. Powiedziałem, że przyszedłem mu oddać swoje życie. Za nowe. I koniec. I dalej ten płomień. Dalej nie mogę wstać. Wiesz, pierwsze pytanie, czemu? Czemu mnie tak kochasz? Przecież znam siebie, wiem, jaki jestem, nie? I to przychodzi ci świadomość, że zanim stworzyłem świat, to już ciebie tak umiłowałem. Więc... Bunt ci się w serce wkrada. Czemu nie znałem cię wcześniej? Czemu teraz? Do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Dzisiaj nie mam odpowiedzi, ale mam Boga. Nie chcę odpowiedzi. Podchodzimy do modlitwy wstawienniczej i tydzień wcześniej Ania pokazuje mi jakieś z worshipów zielonoświątkowych, uwielbiania Boga, jak ludzie padają w Duchu Świętym. Śmieję się i mówię, za $50 ja bym chodził od kolejki do kolejki. Padałbym. Jaki Bóg mówi, o czym ty mówisz? Przecież to jest podstawka jak horrorcia. I no bekę miałem niesamowitą, wiesz. I podchodzi moja, za nią podchodzimy, przechodzę przez modlitwę Shikaraba, słyszę jakieś, mówię, co ten gość mi tutaj odprawia, ale okej. Kurde, później odchodzę od tej modlitwy, mówię, że nie wiem, no dzisiaj wiem skąd, ale mówię, modlitwa językami? Ciekawe skąd. Skąd on zna modlitwę językami? Apostoł się znalazł, nie? I jak kiedy moja Ania zasypia w Duchu Świętym, ja wiem, że to jest zaśnięcie w Duchu Świętym. Dlaczego wiem? Bo ona by mnie oszukała. Ona nie oszukałaby Boga. Ona jest taką prawą dziewczyną, że do głowy by jej nie przyszło, żeby świrować za 50 zł, upadać, nie, przede mną. Odruchowo klękam nad nią, zaczynam się modlić. A jeszcze wczoraj latańskim bejsbolowym. Wyszliśmy z tej mszy. To jest jakbyś naprawdę z tej piwnicy wyszedł. Blask, wiesz, ja mam w sypialni okna od wschodniej strony, południowo-wschodnie, bardziej na wschód. Jak jest słoneczna pogoda, strasznie bije mi po oczach to słońce. Taki blask świata, taki blask obraz, taki przyszedł, wiesz? Znaczy, jak wyszedłem z kościoła, taki blask mnie ogarnął, że musiałem oczy zatkać, bo dzisiaj, mówię, kurtyna została zerwana. Bóg dał mi spojrzeć zza ciemnicy, wiesz? I jak ślepiec, który zaczyna widzieć na nowo. Kurde, fascynacja kolorami. Przy tym płot betonowy, przed tym naszym kościołem, to pożal się Boże. Taki piękny był wtedy. Wszystko było piękne. Pełne miłości. Jak kiedyś nasz przyjaciel Jacek opowiadał, że drzewa chce się całować, bo wie, że żyją. Zajrzałem, odruchowo wziąłem do kieszeni, zapominając w ogóle, z czym przyjechałem. Co ja mam w kieszeni w ogóle? Halo, co to jest? Wyciągam, mam wstręt do narkotyków.
obrzydliwe wstręty narkotyków. Aż się przeraziłem, wiesz, po prostu reset taki, że ja nie czaiłem w ogóle, po co ja to wziąłem, w jakim celu. Wyrzuciłem to. Do dzisiaj się śmieję, że mam nadzieję, że żadne dziecko nie znalazło. I kiedy wróciliśmy do domu, było, wiesz, tak... Ja chodziłem po prostu po polu, chodziłem wokół domu. 20 lat tam mieszkałem, a nie dostrzegałem tych rzeczy, nie dostrzegałem tego piękna. To jest niesamowite. Ja wiedziałem, że to jest od Boga, tylko nie wiedziałem, co dalej, czego mogę się spodziewać. Nie wiedziałem, że mnie uzdrowił. Mówiła taka fajna reakcja na chwilę, okej, okay, ale cały czas rano jest, tak, przede mną. I od tego się zaczęło, kiedy rano wstałem. 7 lat się tak nie czułem. Jakbyś z więzienia wychodził na wolność. Stajesz normalny. Nie musisz udawać. To jest czas, kiedy zakochuję się w Bogu. Przepraszam. Ja też mam łzy w oczach, także nie martw się. Bo ktoś tak kocha, no. I mówię do żony, że chciałbym pójść na Eucharystię. Ona do mnie, co? Chce iść na mszę. Ale po co chcesz iść na mszę? Ksiądz coś ci zawinił? Bo jedyne, co szłem na mszę, to zrugać księdza i albo w beretkę, żeby mu dać. I, albo wyzwać po prostu publicznie. Mówię, Ania, ja chcę iść do Boga. Żebyś mina za milion dolarów. Ty do Boga? Co się stało? Nie wiem, ale po prostu mam w sercu tęsknotę za żywym Bogiem w Eucharystii. I poszliśmy na tą mszę. Jak dziecko pierwsze komunijne. Wszystko, cała ceremonia. Pozdrawianie na nowo. Bo nigdy nie widziałem mszy w takim blasku chwały. I tak zaraz Wielkanoc zresztą. Ja, to był czas, kiedy ja pracowałem w Belgii. Ja zaraz wyjeżdżałem z powrotem do pracy. I tam byłem z 5 chłopa. Niekoniecznie dobrze prosperującymi. Może zawodowo super fachowcy, natomiast non-stop picie, non-stop gadki o kobitkach, wiesz, to wszystko rozwodnicy, kawalerowie. Dochodzi do jednej z awantur, gdzie 5 dostaje po głowie. Ja sięgam znowu. To jest przedział 2 tygodni po towar. I to, co się ze mną stało, to po prostu obłęd, bo wiedziałem, że Bóg się na to nie zgadza. Raz, że syf taki poczułem, że po prostu myślałem, że mi noża wypali. A dwa, po prostu obrzydliwość do siebie. Że zdradziłem miłość. I co teraz? Nie wiedziałem, że Bóg jest tak miłosierny, tak wierny i że tak zawsze będzie kochał. Zacząłem się obwiniać, ale pierwszy to zadzwoniłem do mojej żony. Tego samego dnia. Mhm. Powiedziałem, ja chcę wracać do domu, bo tu nie znalazłem Boga. Tu nie ma Boga. Tu jest samo zło. Ja wrócę do starego życia tutaj. Ja was kocham. Zakochałem się w Bogu i chcę wracać do domu. Tą decyzję podjęliśmy dopiero w wakacje, bo mieliśmy kontrakt, którego musieliśmy zrobić. Ale już częściej zjeżdżałem do chaty w tym czasie. Od między świętami a wakacjami. A w ogóle w święta wydarzył się następny cud, kiedy ksiądz mnie poprosił o mycie nóg, że chciałby mi obmyć stopę. Tak widziałem wcześniej chłopców, którym to robił, panom. To wiesz, jak to po kaczkach spływa po prostu. I chcę, to wywalę mu czystą stopę, raz na tydzień można umyć. Krzysiu, jak ja się do tego przygotowywałem. Kurde, tydzień czasu szerowałem kopytka. Raciczki przycięte, wypielęgnowane. Bo on chce mi umyć stopę. Kimże ja jestem, że gość z ambony krzyczy do mnie, że umyję ci stopę na pojednanie. I dochodzi do mszy, a ja widzę Boga, widzę Jezusa, który myje mi stopę. Beczę przy tym. Ludzie się na mnie patrzą, bo nie znają Zbyszka, który płacze, a tym bardziej jeszcze w kościele, jak mu ksiądz myje stopę. I ja naprawdę widzę Jezusa. I
takie, wiesz, takie w sercu, tak już będzie. Zostań ze mną, a ja ci pokażę życie. Tak, nie to ksiądz powiedział, wiesz, tylko ja tak w sercu poczułem, że chce mnie zostawić przy Eucharystii, żebym go zobaczył od tej innej strony. I tak zostałem przez 2 lata, codziennie chodziłem na mszę. Spowiedź musiałem na 3 razy rozłożyć, bo ksiądz nie wytrzymywał. Czas poznawania murów kościoła. Były dni, że byliśmy sami w kościele. Większość tych dni takich była. To mi pozwoliło na skupienie się na Bogu, tak? I kiedyś, które święta, to już były święta Bożego Narodzenia, szykowaliśmy paczki dla dzieciaków z domu dziecka z Łodzi. I wracając, koleżanka puściła, bo tylko napomnę, że dał mi Pan łaskę Eucharystii. Puściła mistyczkę tą niemiecką, na podstawie której dzienniczka Gibson nagrał pasję. I tam jest opisane, co się dzieje na mszy świętej. I jak wracaliśmy, po prostu musiałem zjechać na bok, zostałem spazmów aż, zacząłem wyć, bo to mi Bóg objawił, co ona mówiła. Widziałem aniołów, widziałem całą celebrację niebios na tej mszy. I głośno zawołałem dosłownie w tym samochodzie, kimże ja jestem, że tak mnie wybrałeś, że to właśnie mnie wybrałeś, że takie rzeczy mi objawiasz. Co to w ogóle jest, wiesz? Brudas, przestępca, sprawy za pobicia, za narkotyki, a on wybiera mi, żeby mi objawić, co się dzieje na mszy. Jak mi wystarczyło to, że po prostu byłem na tej mszy, wiesz? I to przemieniło w ogóle myślenie mojej... Do tej pory to już w ogóle jest... Dla mnie to był kosmos. Natomiast przemieniło moje podejście do Eucharystii zupełnie. Nie rozumiałem ludzi, którzy mówili, że się nudzą na tej mszy, że nie rozumieją, że... Mówię, o czym w ogóle rozmawiają, wiesz? I nic nie było w stanie, nie jest nadal mnie w stanie rozproszyć na mszy świętej. A poszedłem też jeszcze troszeczkę za podpowiedzią świętego Franciszka, który... Jak celebrował mszę świętą, zamykał oczy i współbrat się zapytał jego, dlaczego zamykasz oczy. No bo jak zamykam oczy, widzę Jezusa. A jak otworzysz, widzę ciebie. Taki święty Franciszek też miał rozproszenie, więc ktoś, kto ma rozproszenie w kościele, polecam zamknąć oczy i skupić się na tym, co ksiądz mówi. Wejść w tą modlitwę. Strasznie ratuje serce i przemienia to serce. To jest jedna wielka chwała. Może wreszcie niektórzy katolicy wyszliby z ukrzyżowanego Chrystusa na zmartwychwstałego i więcej radości mielibyśmy jako katolicy. No i tak pragnienie nasze rośnie. Wiesz, to jest tak, że nie wiem, jak to miałeś z naszą wspólnotą, natomiast ja tu widziałem od razu, że ja tu chcę zostać. Dlaczego? Dlatego, że naszym charyzmatem jest uwielbienie, a że jestem dzik sceny. Przepraszam, to twoja jest ta ksywka. Wybacz. Uwielbiam drzeć mordę, przepraszam za słowo, ale tak, tak jest. Potwierdzam. Słyszałem nieraz. Mariusz, jak u mnie był na mojej ceremonii, to powiedział, proszę cię, nie drzuj się tak, bo ja nie słyszę akordów. Bóg wiedział, gdzie mnie zaprowadzić, wiesz, i troszeczkę popadłem w taką skrajność w tym uwielbieniu, ale to doszedłem do tego właśnie dzięki naszym braciom i siostrom ze wspólnoty, którzy nagminnie wręcz o tym mówią, że to nie może być jedyna modlitwa. Mówię, jaka rozmowa, to przecież uratował mi życie, no to chyba wszystko, nie? To teraz ja muszę mógł być wdzięczny. I znowu się załączyło, wiesz, wojownik ninja z odpracowywaniem tego, co dostał. Wtedy nie nazywałem tego wdzięcznością. Nie wiedziałem, że tak można. Więc zacząłem pracować na to, co mi dał. No i oczywiście menda cię zapędzi w róg, w którym będziesz tylko wielbił. Sam się na tym zapałem, po uwaga, że rzeczywiście nie umie się modlić. Nadal, wiesz, ciężko mi, przychodzą mi pretensje jakieś, wiesz, do Boga, jakieś żale, że no dobra, no skoro już tak się mocno objawiłeś, to dlaczego to się dzieje, co się dzieje w moim życiu na przykład, tak? Dlaczego ja drugi raz sięgnąłem po ten syf? Dlaczego nadal jest we mnie agresja? Dlaczego tylko to zrobiłeś? Aż to. Dzisiaj wiem, że to jest aż to. Zobacz, jaka to jest pycha, co? Daje ci chłop życie, a ty się pytasz, a ty tylko tyle? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Amen. Coś o tym wiem, coś bo kocham jedzenie. No może nie kebaby, ale tak, uwielbiam. Jedzonko. Syto.
Więc... Chociaż nie wyglądasz. Tak, mam szybką przemianę materii, szczególnie w stresie. Więc postanawiamy z małżonką, że bardzo byśmy chcieli być tak święci, jak ci, co tam z boku stoją, co tak naprawdę od was świętość biła. Bije nadal. Ja nie mogłem się napatrzeć, jak wy się modlicie, jak się witacie z jakim miłością. Mówię, wow, ja też tak bym chciał. Tak zauważyłem, że właśnie jak mówię, wow, tak bym chciał, no to się dzieje. Ostatnio nawet do żony się śmiałem, że muszę uważać na co bym chciał. Bo Bóg jest naprawdę miłosierny i spełnia to, co bym chciał. Nie wiedziałem, że aż tak dosadnie, bo mija niecały rok, a my jesteśmy na fundamentach. Taki kurs w naszej wspólnocie przygotowujący do wejścia. To jest kilkotygodniowy, kilka spotkań, opierający się na karygmacie, przygotowujący właśnie i... ale też zapoznający ze wspólnotą, tak, na co się piszemy. Od razu miałem w sercu służbę. To przemienienie po prostu przemieniło wszystko. Wiadomo, dzisiaj wiem, że z taką decyzją się wiąże współpraca, tak? Z łaską Boga musisz zacząć współpracować, nie leżeć na tapczanie przed telewizorem i czekać, jak anioł cię zaniesie, tylko musisz ruszyć cztery litery i dużo, dużo zależy też od ciebie, tak? Więc też zanim doszedłem do tego, troszeczkę minęło czasu, ale ta współpraca się opłacała wtedy też bardzo. Wstępujemy do wspólnoty. Chcę służyć, oczywiście chłopak temperamentny, jestem szybki Lopez. Wcześniej, zanim pomyślałem, powiedziałem tyle, że nawet już nie musiałem myśleć, co mam dalej zrobić, tylko przeprosić. Cokolwiek miałem zrobić, to było na tej zasadzie, że jak na przykład teściu mnie prosił, Zbyszek, weź zejdź do piwnicy, zanim skończę mówić, co chcę z tej piwnicy, to ja już byłem w piwnicy. Naprawdę. To jest szybkość wiatru. Szybki Lopez? Miałeś taką ksywę? Nie. Dla mnie szwagier mnie Kacper przezwał. No i ta ksywka ta w niedobrych czasach właśnie takie została. Nie miałem szybkich Lopez. Ale dziwne, byłem zawsze taki dobrze zbudowany, zawsze byłem szybki we wszystkim. No i do tego stopnia byłem szybki, że jak naszej siostry ze wspólnoty, jak opowiadała, odważyła się wreszcie otworzyć, powiedziała, jak zaczęliśmy przyjeżdżać, mówi, stoi jakiś gość naprzeciwko w ławkach, no przecież to jest kawałek do tych pierwszych ławek, nie? Tutaj od tabernakulum. Mówi, lata, mówi, oglądam się za siebie, o Boże, on stoi za mną. I to ty. I to ja. A ja rywa, no i jestem, gdzie jestem. Byłem tak podekscytowany, podjarany tym Duchem Świętym, działaniem Jego, że chciałem wszystkich, wiesz, to jest niesamowite, że wczoraj z nienawiści do miłości to jest po prostu jedno tak Boga, jedno kinięcie okiem, zmieniamy się, a ty zaczynasz kochać ludzi. Zaczynasz doceniać w nich człowieczeństwo, bycie człowiekiem, po prostu. Czasu trochę mija, zanim zrozumie, że właśnie takich ich Bóg kocha, bo jeszcze jestem na etapie oczekiwania i nagrody, marchewka z kijkiem. Ale to wszystko, cały proces się przemienia. Bóg wie, ile dozować swojej miłości, tych przemian, żebym zrozumiał i żebym z tym szedł należycie, żebym nie poszedł w krzaki. Nie mówię, że nie chodzę, bo nie tylko na dwójkę, ale oczywiście upadam, tylko już dzisiaj wstaję. Wstaję z tych kolan, otrzypuję się i nadal moim Panem jest Jezus Chrystus. Nie ma na mnie to żadnego wrażenia tak naprawdę. Bo wiem, że taki jestem. No i ta służba. Służba. Biegnę do służby. No, co to się stało? W ogóle to wiesz, pytanie, kto gdzie chce służyć. Mamy chyba 14 służb. Będę wszędzie. Dam radę. Śmieję się, ale postawiło mi na nogi, jak mieliśmy... To był też czas, jakieś świadectwo, po roku czasu gdzieś tam świadectwo daje i po tym świadectwie zaczyna się jakieś służba ludziom też, tak? Ludziom właśnie tak jak przez telefon, to co dzisiaj rozmawialiśmy, że jesteś zmęczony, ponieważ to jest nieustanne, nieustanna służba. I dociera do mnie, że to nie jest taki hop-siup, kiedy odbierasz 30 telefonów dziennie i ktoś chce modlitwę, ktoś chce to, ktoś chce tamto. Kurde, nie masz czasu na życie prywatne, bo a tu jesteś w robocie, robotę muszę zrobić, bo mam wiesz, umowę. Nie ogarniałem tego. Non stop zmęczony chodziłem. I wtedy dopiero był reset mózgu. Nie damy rady wszędzie, Zbyszek. Fajnie, że masz serce płonące, no ale
musi znaleźć coś konkretnego, zaczynam się modlić. Prosić Boga, żeby mi objawił miejsce, w którym mnie widzi. I to zaczyna być ulica, ewangelizacja uliczna, gdzie po jednej z naszych rekolekcji w domu naszego przyjaciela Jacka pierwszy raz wychodzę na Krupówki mówić o Bogu, co zrobił dla mojego życia, nie mając pojęcia, co się stanie. A zakochuję się w tym czasie, zakochuję się w tym, jaka wolność przy tym jest. Stres przeogromny. To jest naprawdę zaparcie się samego siebie na poczet Chrystusa, którego idziesz głosić. W ogóle to fajnie, bo z Maćkiem byłem i mówię: Maciek, błagam cię, modl się za mnie cały czas, bo ja nie wiem, czy nie odpalę, jak ktoś mnie zacznie wyzywać. Nie znam się z tej strony. No wiesz, autoagresja minęła. Nieufność była jednak. Tak, bo to, że kochałem ludzi ze wspólnoty, to dlatego, że mnie nie oceniali, że byli zupełnie odstający, wiesz, rzeczywiście nie z tego świata, że oni mnie zaakceptowali takiego wariata, jaki jestem. To było dla mnie wow. A tu wychodzę na ulicę, ktoś powie: spadaj, frajerze, no to w tuba od razu, tak? No bo co, dlaczego byś mi ubliżał? Ja idę z Bogiem, to ty nie znasz Boga? No to jedziemy, tak? To zaśnięcie w Duchu Świętym szybsze. Ja tak bałem się, że tak odpalę, naprawdę. No. Nic podobnego, wiesz, to jest, jeżeli po prostu powiesz: Panie Boże, zrobię to dla ciebie, przejmuję kontrolę całkowitą. I to jest czas, kiedy zakochuję się w ewangelizacji. Od tamtej pory, od czasów kościeliska, sam chodziłem po ulicy, ale później wstępuję do tej służby i do dzisiaj w niej jestem. Dzisiaj ich właśnie ewangelizowali, ciekawe jak poszło. Ile osób oddało życie Jezusowi? Wiesz, że te liczby nie są... Przeraziło mnie to na początku. No. Mówię: kurde, jakiś konkurs piękności normalnie. Bóg wybiera dla nas drogę i to On dyktuje warunki i Duch Święty prowadzi, więc w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Ostatnio się nawet dowiedziałem, że wiesz, bo jest jeden styl jakiś, bo trzeba o styl obrać i dana formacja musi w jednym stylu się za głowę zapełniać, co do mnie mówią. Mówię: jaki styl, jakie normy, jakie w ogóle, wiesz. Duch Święty jest niewliczalny. Idziesz i nie wiesz kiedy, i zaraz powiem kilka historii właśnie z ewangelizacji takich, które mnie bardzo poruszały. Gdzie to naprawdę wiedziałem, że to jest od Ducha Świętego. Dalej się modlę, bo dla mnie jest mało, tak? Wychodzimy na, w ogóle zaraz po nawróceniu to ja jeżdżę po całej Polsce, szukam Boga. Wszędzie. Częstochowa, Czatochowa, wszędzie, gdzie cuda, gdzie, ojejku, to był szał po prostu, zaniedbując rodzinę. Moja córka mi powiedziała, że jak patrzyła na nas, to znienawidziła przez chwilę Boga. Bo jakaś korba się odkleiliście w ogóle od rzeczywistości, że dzieci mnie w domu spostrzegają jakiegoś idiotę. Wczoraj mordę dar chciał mnie udusić, a dzisiaj do mnie mówi: synu niekochany. Mówi: no odklejenie, to jest dosłownie chłopiec, no sekta jak na 100%, no to jest niemożliwe, żeby człowiek tak się przemienił. Ale tak jak Marcin mówił, że z racji, że jest patologia w rodzinie cały czas jest, to moja twarz nie do końca została uleczona, więc też potrafiłem przywrócić porządek stary. To wtedy podobał: no gdzie ten twój Bóg? Jak ty możesz tak się zachowywać w ogóle, wiesz? Przecież nawrócony jesteś. No tak spotkałeś Boga, to taki Bóg miłosierny? Mówię: no najlepiej, wiesz, nic się nie odzywać. I modlę się wrócę do tej służby. No to jest... Nie, może tylko napomnę, że musimy uważać w służbach, musimy uważać w gonitwie za Bogiem, bo Bóg tu jest koło mnie, tak? I nieważne, czy ja jestem pan profesor, czy jestem pan woźny, czy ja mam milion, czy złotówkę, czy jestem bezdomny, czy jestem w kryminale za morderstwo, Duch Święty wszędzie jest jednakowy. Taki sam. To jest konstans, który mamy. I mało tego, że jest jeszcze do naszej dyspozycji tak naprawdę, wiesz, i to też mi się trochę zeszło, zanim to zrozumiałem, że nie muszę ganiać, nie muszę biegać, szukać, zaniedbując. I wtedy, jak na złość, chyba Marcin w kwadransiku mówi o tym, żeby nie zaniedbywać rodziny, że pierwsza służba to jest rodzina, praca, obowiązki, które masz zaprzysiężone, że tak powiem, a dopiero Bóg. I tam go znaleźć. I to następny proces, wiesz, dorastania, dojrzewania w tej funkcji, odnajdywania się. Mam córkę od 16 lat, więc mniej więcej jesteśmy na tym samym etapie rozwojowym, wiesz, głupawki dostajemy razem. Ja uważam to za piękne, bo nie chcę być 47-latkiem, który jest cały czas na ukrzyżowaniu, na drodze krzyżowej. Tylko chcę żyć duchem, chcę żyć w młodym duchu. Nie dlatego, że chcę się odmłodzić, nie, tylko nie chcę się zestarzeć.
w taki sposób, wiesz, gnuśny. O, wszystko mnie boli, ten świat to w ogóle do tyłka i w ogóle, wiesz, źle. No nie, świat jest piękny. I chcę go zdobywać, wiesz. Najpierw własne podwórko, czyli dom. Pan Bóg daje łaskę, że moja córka wstępuje do wspólnoty, ta, która prawie nienawidziła Boga. A to u niej to prawie, to wam powiem, jak z tym piwem żywca. Prawie bezalkoholowe. Prawie się zabiłam, prawie się potknęłam, prawie nogę złamałam. Jest kochana po prostu. Pozdrawiam cię, Martusiu. I chłopców też pozdrawiam. Ciebie, Aniu, też pozdrawiam. Przepraszam, ale musiała. Dobrze, obiecałem. I walczymy cały czas o... Znaczy już nie walczymy. Zostawiliśmy to Bogu. Bo ta droga, wiesz, to... No właśnie, to wymaga zauważenia, że ile jest Boga, ile ciebie. I dobrze wiesz, że wpycha bardzo szybko. No nie mówię, że z autopsji, ale jak tak, to jeszcze lepiej, bo to bardziej nas dotyka, no, że wpycha można szybko wpaść. I to było to, no, że zamknąłem gdzieś obraz Boga tego, którego poznałem na tej pierwszej mszy. Kochanego, wielkiego, miłosiernego, cudownego, wspaniałego Ojca. I zacząłem zapominać po prostu o tym, celebrując własną osobę, tak? Bo się zacząłem modlić na ulicy za ludzi, że a ludzie odzyskiwali zdrowie, tak? Przywracali, wracali do kościoła, nawracali się, zostawiali nałogi. I kurde, mówię, wow. I sięgnąłem po Pismo Święte. Pierwszy raz, wiesz co, ja po 2 latach dopiero zacząłem czytać Pismo Święte. Nie rozumiałem gości, którzy... No przecież na pewno we wspólnocie ci mówili, czytaj, do co? Ale nie powiedzieli co. Ja czytałem wszystko, karmiłem się wszystkimi treściami internetowymi. Jeden temat, wiesz, i to później to jest taka, wiem, że to jest mądrość Boża, bo ktoś mi powiedział, że Pan Bóg bardzo dużo objawia w swojej mądrości przeze mnie. Nie czytając książek, to jest niebywałe. Ty, no, a później myślisz, wiesz, czytasz takie dzieje apostolskie, no przecież, no kim byli, no? Prostymi ludźmi, którzy... Zaginali San Henryk. I to jest niesamowite. Nie to, że wiecie, ignoruję rozwój nauki i wiedzy, bo to jest niesamowite, że Bóg właśnie mnie dał mi łaskę czytania, że uwielbiam czytać. Boże, ja lekturę, chłopie. Nie dało rady. Na 5 lat. A teraz? A teraz pragnę czytać, pragnę się rozwijać. No i co się stało, jak zacząłeś czytać to pismo? No co się zaczęło czytać? Zaczęło się cuda dziać, wiesz, no. To jest weryfikacja twojego ja, weryfikacja poglądu na Boga, objawienie Boga prawdziwego, jaki jest, jego miłosierdzia. Ja zacząłem karmić się tą miłością, jakim, wiesz, to nadal to jest, mija już 3 lata, jak to przerabiam, jego miłosierdzie do nas, dla nas, jakie ma. I Jacek, w którym podcaście chyba z tobą, a ewentualnie na jakiejś konferencji, pięknie powiedział, że o Jezusie w ogóle... Dobra, to zaraz do tego wrócę. Zaczynam się tym karmić, tak? Zaczynam żyć i zaczynam odkrywać ludzi, którzy żyją Biblią. Mówię, wow, marzy mi się wspólnota apostolska, tak? I mówię, to chyba dobra droga. To za moment wychodzi Błażej i mówi, będziemy czytać Biblię wszyscy. Oby tak było. Moje serce pragnie jedności, tak? I jedności apostolskiej takiej. Bez weryfikowania jakichś tam twoich wad i po prostu jako brat, siostra w Jezusie Chrystusie, tak? W jedności. Żeby ten ekumenizm w końcu tak ruszył, żebyśmy po prostu aż gały niektórym wyszły oportunistom, żeby zobaczyli, że Bóg może wszystko. I zjednoczenie tego ludu tylko kwestia czasu, bo się dzieje naprawdę bardzo mocno, bardzo dużo. I chwała ci, Panie, za to. Odkrywam siebie cały czas, wiesz, to jest niesamowite, że przez Pismo Święte zaczynam odkrywać siebie. Przyjaciel ze wspólnoty proponuje mi taki to się nazywa szybki kurs uczniowski, tak? Intensywny kurs uczniowski. Postanawiamy to podjąć się tego. I tu w ogóle jest dla mnie wow, przełom niesamowity mojej wiary. Jeszcze, znaczy nie tyle, że mocniej, bo chyba mocniej nie potrafię kochać Boga. Ja to zawsze, jak się modlę, to mówię, masz ile masz, bo tylko tyle na dzień dzisiejszy potrafię ci dać. Więcej nie rozumiem. I on mnie w tym udoskonala. Ja dzisiaj z byle powodu potrafię płakać, bo wszystko jest z miłości. Kurde, to jest niebywałe. Jak przemienia twoje serce i stara się we wszystkim widzieć Boga. Tak jest napisane. Jestem we wszystkim dla wszystkich. I to zauważasz. I stoję, patrzę na drzewo i buczę, że jest takie piękne, że uzdrawia mnie z chorej seksualności na przykład. Także zaczynasz widzieć w kobiecie kobietę, nie podtekst seksualny, nie to, że mogę do wyra ją zaciągnąć, tylko że ona jest naprawdę piękna, jaka jest. Że na pewno zrobiła wszystko, żeby wyjść tak na ulicę, tak? I
twoje myślenie jest w ogóle nieadekwatne tego świata, bo rzeczywiście moje stare środowisko nadal uważa mnie za odklejonego i że coś musiało się wydarzyć w moim życiu, na pewno choroba, że taki przemieniony, no, codziennie kościółek i tyle się w jego życiu zmienia, a tu nie mogą znaleźć powodu, wiesz, ja do nich o Bogu, oni, dobra, dobry towar masz, posyp, stara śpiewka, wiesz, to ciężko być naprawdę prorokiem we własnym podwórku. Druga służba, którą Pan Bóg pokazuje mi, to jest młodzieżówka nasza, Twoje serce, który miał być przyjemność liderem. Nie wiem, ty ją zakładałeś, tak? No razem z Mariuszem zakładaliśmy. I mało tego, idę na uwielbienie, modlę się tak niedziela, poniedziałek o tą służbę dostaję, że przydałoby się ktoś w młodzieżówce, taki wariat, taki temperamentny chłopanio. Ale od kogo to dostałeś? Od Pana Boga. W sercu, w wylanie tak mocno, wiesz... Prawie 50-latek do wspólnoty no młodzieżowej. No właśnie, to jest... To jest piękne, to jest, co? Jejku. Ja jak to usłyszałem, to z jednej strony mówię, no ciekawe, a z drugiej strony mówię, to jest totalnie ten gość. A ja pierwsze pytanie do Boga, no chłopaku, przepraszam, ale tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, no masz jaja mnie tam posyłać, no. Ja z własnymi dziećmi się nie potrafię dogadać. Wiesz, i później wychodzi cykl Arena Młodych, wychodzi jedna ewangelizacja do młodzieży, nie łapiemy nikogo innego, tylko młodzież. To wszystko tak się zawęża do tego grona młodzieży, że zadaję pytanie, po co, dlaczego ja? No o czym ja z nimi będę gadał? Co ich interesuje? Wiesz, no, mogę ich uratować, owszem, powiedzieć o narkotykach, o tym świecie, bo ja już to złomam za sobą, wszystko jest przed nimi, mogę ich nakierować na tą drogę. Inną, Bożą, tak, że im wcześniej, im tym lepiej. A to ciężko wytłumaczyć, bo wiesz, przychodzi pokusa, nie wiem, chociażby związek jakiś, wchodzisz z grzechem, no i odchodzą ci młodzież, ta młodzież, wiesz, jest straszna rotacja. Ale Bóg mówi, no, będziesz dla nich ojcem. Mówi, że co? Ja? Jedno dzieciństwo, znaczy dwa dzieciństwa, moich bliźniaków nie potrafiłem, wiesz, nic, naprawdę nie potrafiłem. Z córką to dobrze, że głupa nieraz człowiek pali, to jestem jak rówieśnik, to nie traktuje mnie poważnie. Ja mam być wzorcem ojca. Tak. I przychodzi Mariusz na uwielbieniu we wtorek i mówi, słuchaj, znaczy to tak jakoś w pół drogi przed ołtarzem się spotykam. On mówi, ja mówię, Mariusz, muszę z tobą pogadać. On mówi, wiem, będziesz w młodzieżówce, bo Bóg mi pokazał. Mówi, o, ale czad. No to takie potwierdzenie, wiesz, no to nie ma dyskusji. Dla mnie nie ma dyskusji. Ja jestem taki, że jak oddaję się Bogu, to oddaję się cały, więc to już moje ja nie było ważne. Moje ego schowałem do kieszeni. No i zaczęła się jazda bez trzymanki. No wiesz, pierwsze spotkanie, to siedzisz, obserwujesz, o czym z nimi będę gadał. I po świadectwie, dopiero jak Mariusz mnie poprosił o świadectwo, te dzieciaki się otworzyły, bo otworzyłem dużą warstwę siebie przed nimi. I chyba pokazałem, że to nie jestem tu dla zbytków, dla popatrzenia na mnie, ewentualnie dla moich mądrości jakichś w nauczaniu, tylko jestem tu dla was. I to mocno zaznaczyłem. I wiesz, to są owoce tego, że kiedy przychodzi mi jeden, drugi, trzeci, mówi, dziękuję ci, że jesteś, bo mi ojca potrzeba. Dziękuję ci, że zastępujesz mi ojca. Jesteś takim tatą dla nas. Że mądrości, które z siebie wypływają, to jak od samego Boga wręcz. No buczę na stop. To wiesz, takie objawienie w moim sercu to jest po prostu takie ukojenie. I to też przemienia mnie jako ojca w domu. Przestaję oczekiwać, przestaję wymagać. Zaczynam pracę nad sobą. Pytam Boga, co jeszcze mogę zmienić? Jak mogę współpracować z Nim na tyle, żebym jeszcze lepiej był odbierany? Bo konflikt nadal jest, bo mieszkamy 3 pokolenia w domu. Jednym, pod jednym dachem. Różnica zdań, poglądów to gdzieś tam jeszcze we mnie budzi agresję, tak. Mogę powiedzieć, że jeszcze we mnie budzi jakąś tam agresję, niezrozumienie. Ale wiesz, to jak już powiedziałem, że dla Boga robię wszystko, no to robię wszystko. Nie wybucham, nie unoszę się, wycofuję się, dochodzi do kłótni, to po prostu się spięty poszedł, gdzie wcześniej to po prostu musieli uciekać, bo latały noże, naprawdę. Więc to jest to zaparcie siebie, tak? I własnego ego dla wdzięczności Bogu. Mogę tego słowa, będę go pewnie jeszcze używał kilkakrotnie, bo jak już mam słaby dzień, mam, nie wiem, też mam harmonogram spowiedzi na przykład, tak, i czuję, że mija ten czas i już jest szarganie.
już mnie nosi. Rzeczywistość przestaje być rzeczywistością Bożą, tylko zaczyna mi się obraz świata pokazywać, wiesz, i to już wiem, że jest źle, to wtedy mi się ujawnia. Stary Zbysio, walka z nim, wracam do spowiedzi, idę do spowiedzi, wracam do domu i jest nowe światło i już znowu mogę się wycofywać, wiesz. To jest fajnie, że Pan Bóg daje mi tą maskę pilnowania tego, taka, wiesz, smycz, bierz. No, nie, do bony. Nie, nie. Żartuję oczywiście, ale ta, że cię trzyma. Ta współpraca mi się bardzo podoba, bo zna mój charakter, bo wie, że jakbym poszedł, to poszedłbym raz i wstydziłbym się wrócić na przykład, tak? Że chociaż teraz nie, teraz już nie. Teraz już moja mentalność i myślenie jest zupełnie inne. Jest, mam nadzieję, że tak, że podoba mi się, bo wczorajszej modlitwie miałem. Wow, fajnie. Wrócę do moich służby. Właśnie powiedz kilka historii z ulicy i lądujemy, bo już siedzimy tutaj ponad już? Godzinę, myślę. Naprawdę? Tak. Matka, ten czas leci. Poleciało. Chciałbym, słuchaj, Zbytku, gdybym tylko mógł, gdybym miał własne studio i mógłbym cię zaprosić na cały dzień, to byśmy siedzieli i gadali 3 godziny, nie? Tak. I by było zupełnie inaczej. I to też jeszcze nie będzie sytości, bo to jest temat Boga. Jest ale to... daj Boże, że kiedyś tak będzie. Amen. To cię zaproszę. Że będziesz miał czas na to, żebyśmy się w wspólności porozmawiali. Pękoszewie. Tak. A, to jeszcze wrócimy do Pękorzewa. Na początku, wiesz, to jest ten ogień, gdzie chodzisz po ulicy, szarpiesz ludzi. Bóg żyje. No nie, to nie tędy droga. Kiedy wszedłem w modlitwę przed ewangelizacją, kiedy pozwoliłem Bogu działać, moja wiara stawała się po prostu wiarą Pawłową. Ja to mówię, wiesz, szawą na mnie żona mówi. Z moją raptownością, z moją przeszłością i nawróceniem. Tylko ja nie mam takiej wiary, wiesz, i potrzebuję jeszcze pewnie dużo czasu, aczkolwiek to się też zmienia i wiem, co do przepracowania mam, żeby to osiągnąć. Nie mówię świętość i w ogóle wiarę absolutną, ale żeby troszeczkę w niej wzrosnąć, żeby uwierzyć, że tak, przeze mnie mogę wskrzesić, tak? Okej, okay. I wiesz, o czym mówię. Że, to, że Bóg tak, może że, to zrobić. Dlaczego to mówię? Dlatego, że miałem poczucie w sercu, że małżeństwo jechało. Kobieta na wózku, mąż pcha wózek i podejdź, pomódl się. Mówi, ale ja chyba sobie żartujesz, mówię. Zawinę się na pięcie i pójdę. Podejdź, pomódl się. A jak nie wstanie, wiesz, to jest mój monolog z Bogiem, tak? A jak nie wstanie, to już chyba nie twoja sprawa. Ja mówię, dobry jesteś, wiesz co? I tak do Boga mówię, no zresztą wybrał narzędzie. No przecież chłopie, mówię, to jest porażka. No jak wyjdę na jakiego katolika, jakiego znawcę Boga, jak się będę modlił o uzdrowienie, a pomóc. I tak wiesz, a kto powiedział o uzdrowieniu? Pomódl się. No to poszedłem. Mówię o tym, że Bóg żyje, że Bóg uzdrawia, że należy do wspólnoty, żeby mi uratował życie. Mówię jakieś tam świadectwo szybkie swoje. Zachęcam ich do rozmowy o Bogu. Nie są za mocno w kościele, oczywiście antyklerykalnie, bardzo mocno, bo ksiądz to mówi, ale ja nie mówię teraz o księżach, ja mówię o Bogu, którego poznałem, który jest miłosierny i tak dalej. I mówię, że bardzo mam pragnienie w sercu i czuję, że nie tylko ja, czy mogę się za was pomodlić. I, wiesz, to jest jakiś, co tu się dzieje w ogóle, jak je pomodlić. Ale tak, zgodzili się. I modlę się, wiesz, modlę się prostymi słowami. Panie Boże, skoro mnie tu przysłałeś, niech Twoje święte imię działa, niech Twoje święte imię się wylewa, niech Twoje święte imię przemienia ich serca. Patrzę na kobietę, kiedy zacznie wstawać, naprawdę modliłem się z taką nadzieją, że ona wstanie. Ona zaczyna płakać, mąż zaczyna płakać, syn zaczyna płakać obok, a ja nic wielkiego nie mówię. No to wchodzę w głębię tej modlitwy. Skoro już na tyle mi pozwolili, tak się objawia miłość Boża w nich, to mówię, no to jedziemy. Wyszły takie piękne rzeczy, wiesz, oni w ogóle nie mieli się ze sobą relacji. On ją chciał zostawić. On mówi, ta modlitwa po prostu sprawiła, że to jest ta decyzja. I do niej mówi, przy mnie, na ulicy, mówi, ja chcę z tobą spędzić resztę życia. Przestań mi przeszkadzać twoje kalectwo. To jest niesamowite, wiesz. I mówię, to nie chodzi o wskrzeszenie. Tak naprawdę to jest chyba najmniejszy procent wiary, jeżeli... No nie, to jest życie, okej, okay, ale jak ktoś, nie wiem, nogi się wydłużają, wiesz, to jest spektakularne, bo to jest działanie Boga Najwyższego, ale my zapominamy o tych właśnie drobnych sprawach, które całość życia ci tworzą. Wyjeżdżam gdzieś z miasta i mam poczucie skręć w prawo na zalew, bo czuję w sercu wołanie kobiety do Boga. Boże, pomóż, Boże, pomóż.
latam z koleżanką wokół zalewu, nie ma nikogo, tylko rybacy, więc mówię, dobra, zagadam jednego rybaka, może to głos źle usłyszałem. Oczywiście wiadomo, syk był, pyt następny pan dopowiada, więc wiadomo, co było robić, napięcie się odwraca. Mówię, no to było nasze, okej. Okay. Ale dojeżdżamy do pewnej przecznicy i no, naprawdę takiego wołania w sercu nie słyszałem. Realnie słyszę głos kobiety. Mówię, dobra, Agnieszka, tutaj skręcimy. Ja skręcam, patrzę, idzie małżeństwo, kobieta jedzie o kulach. Jak mafia sycylijska, podjeżdżamy w krawężnik, tu ten samochód się tłusze, wiesz, wypadamy, drzwi otwarte, oni się stają, patrzą na nas, a my spokojnie, spokojnie, nie ma od Boga. Konsternacja. Mówię, co tu robimy, dlaczego w takim charakterze. I że ja jej powiedziałem, bo to było małżeństwo też z córką akurat. Mówię, że wołanie pani zostało wysłuchane. Przysyła mnie Jezus Chrystus. Facet się na mnie patrzy jak na odklejeńca, patrzy się na nią, o co chodzi, a ona ma łzy w oczach. Uważam to za odważny krok, wiesz, wiem, że to nie ja, absolutnie. I pytam się, czy mogę się pomodlić. Bez świadectwa to się rzadko zdarza, żeby ludzie tak, ona od razu tak. Więc nie, myślałem, że chodzi o to uzdrowienie, tak? Bardzo poharatana dziewczyna, pobita przez życie, bardzo dużo tajemnic przed mężem. I ta podobna sytuacja, wiesz, oni zaczynają się na ulicy otwierać na siebie. Działanie miłości Boga, płaczemy wszyscy. Dla takich perełek się żyje, dla takich chwil, wiesz, mogę mieć 100 nieudanych ewangelizacji, mogę 100 razy w pysk dostać. I były tak. Były, pełno takich jest. Przepraszam za słowo, mam to w przyrodzeniu. No naprawdę, mam to gdzieś, daleko, głęboko i niech odrzucają. No. Jezusa też nie chcieli. No. On to powiedział, że tak będzie w jego imię. Ja jestem w stanie się poświęcić właśnie dla takiej jednej perełeczki, że znajdzie Boga, znajdzie miłość. A najpiękniejsze jest to, kiedy Bóg ci przysyła, bo to jest chyba już taka mentalność, wiesz, być może jesteśmy w tym charyzmacie uwolnienia ludzi od narkotyków, alkoholu. Mam dwóch takich chłopaków, takie kobiety też w nałogach wieloletnich, gdzie po jednej modlitwie Bóg zabiera nałóg, przywraca życie, przywraca jednej parze. Ona, dziewczyna, poroniła. Nienawidzi do Boga straszna. On w 7 lat w narkotykach. Rozpada się wszystko. Mój znajomy zobaczył moje świadectwo. Przyjechał ze Śląska. Pomodliliśmy się. On jeszcze naćpany był. Wiesz, moja historia mi się od razu odzwierciedliła. Wiesz. I piękne jest to, że Bóg nie ma względu na to, w jakim stanie jesteś, w jakim czasie, w jakim miejscu, kim jesteś, tylko po prostu jeżeli oddasz mu serce, to zacznie działać i przemieniać. I na drugi dzień on staje czysty, ona też inna, a za miesiąc dosłownie Marcin ma konferencję w Gliwicach, idą na mszę i po tej mszy dziewczyna zachodzi w ciąży. Decydują się na biały związek. Chłopak, który miesiąc wcześniej ćpał na umór, wiesz, podejmuje taką decyzję. Do Medjugorje jadą, przemienia im się życie, wiesz. Drugi chłopak przyjechał na mszę, przyszedł do mnie, przez cały kościół mówi, że wiedział, że do mnie ma podejść, tak? Bo miał problem nieczystości, problem z narkotykami. I to też była fajna historia, bo pierwszy raz w życiu miałem powiedzieć to, co widzę, tak? Podczas modlitwy Bóg nieraz nam objawia przestrzeń, z którą przyszedł człowiek. No i pokazuje mi jego grzech, wiesz. To jest niezręczna sytuacja. I pytanie do Boga, mówię, co ja mam z tym zrobić? Powiedz mu. No to teraz, wiesz, kombinuję, dobieram słowa w myślach. Z moją redukcją to ja powiem, chłopie, weź ty się ogarnij. I tak powiedziałem. Mówię, a z czym ty przyszedłeś do Boga? Myślisz, że on nie widzi? Więc bezczelnie, naprawdę, krzywio. Mówię, wydaje mi wyjedzie w czapkę i się tak skończy. A on zaczyna płakać. Mówi, ale mówię, to jemu to nie przeszkadza. Chcę wam ci powiedzieć, że jesteś uratowany, tak? Że on już to odkupił na krzyżu, że w dobrym miejscu jesteś, o dobrej porze, że masz mu to oddać. No i facet wraca do domu, nawraca całą rodzinę, Bóg nawraca całą rodzinę i mało tego, jesteśmy na mszy, już lądując na mszy, krzyczy ktoś, Zbyszek, na kościele. Po naszej mszy, wiesz, za uzdrowieniem. Odwracam się, chłop 130 kilo, 90 parę wzrostu. Patrzę mu w oczy i mówi, oho, no to trzeba sobie przypomnieć stare dzieje. No bo ja idąc z takim głosem, tak mordę drzeć na kościele, no to będzie zaraz solóweczka jakaś. No bo przecież mówię, gdzie tam w miejscu publicznym? Jeszcze w kościele. Panie Boże, powstrzymaj mnie, błagam. Podchodzi do mnie, ty jesteś Zbyszek? Mhm. Bracie, uratowałeś mi rodzinę. I zaczyna mi płakać. Buczeliśmy z pół godziny, przegadaliśmy tą mszę, resztę w ogóle tej modlitwy. Całą rodziną. Mszę już była skończona. Tak, bo to już było wstawiennicza.
no to są te chwile, dla których warto do Boga zawołać, tak? Ja nie dlatego wołałem, żeby... To też, wiesz... Bóg... Nie wiedziałeś nawet, że coś takiego będzie możliwe. Ja nie wiedziałem w ogóle, wiesz, to jest nawrócenie, no. Charyzmatyki. A dzisiaj jestem w służbie wstawienniczej, modlę się za tych ludzi, którzy się za mnie modlili przez 2 lata. Na dowód tego, żeby uwierzyć, że to są naprawdę zasięcia w Duchu Święty, tarmło się mną Duch Święty przez 2 lata, jak szmatką, chłopie, ja co muszę, ja nie mogłem dotrzymać końca modlitwy, było fight. Zacząłem w końcu szukać w internecie, co się dzieje w ogóle, bo to jest nienaturalne, wiesz, ale to z żoną tak po prostu mówię, no żeś sobie znalazł materiał na wycieranie podłogi, no chłopo, daj mi dosłuchać chociaż to, o co się modlą, wiesz, bo będę oczyszczony, nie będę wiedział z czego. Ale to był taki czas... który błagałem, prosiłem, że ja też tak chcę, wiesz, był czas też w naszym życiu, szybciutko jeszcze tylko powiem o jednym cudzie, gdzie Pan Bóg przełamał moje ego męskie, sposób zarabiania, że ja sam se zrobię, sam. Pierwsze błogosławieństwo finansowe dla nas. Dobrze pamiętam. Patrzę ci w oczy, bo to tak, od ciebie wtedy było. Ja nic nie wiem. Od Boga. Nie pamiętam. Ja nie mogłem dojść do siebie przez godzinę czasu w samochodzie, bo kiedy prosiłem Boga pierwszy raz, mówię, dobra, skoro jesteś taki miłosierny, to znając mój charakter, ja drugiemu człowiekowi bym nie czekał, aż by się tak wyklepał po prostu. Jak jesteś taki naprawdę kochający, to ci to oddaję, tak? Że moje finanse już nie są moimi finansami, że moje życie już nie jest moim życiem. Wszystko wtedy poddałem. I ty nam błogosławisz, to była płata raty, to był większa kwota. Bóg jest niesamowity. Piec nam się psuje w święta. I kwota towaru wzrosła nam o to, co nam zostało. Mama dzwoni, mówi, słuchajcie, ale hydraulik weźmie więcej. Ile więcej? No 400 zł. Jeszcze 100 zł na paliwo zostało. I takich błogosławieństw bardzo dużo. Teraz wszyscy liczą. Tak. Nie. Tylko to wiecie, to nie, mów, wiesz. Nie, już nie, tylko chciałem powiedzieć, że no. ta sfera nie jest zamknięta dla Boga. No nie jest. Pan Bóg Krzysiu jest hojny. Nie wiem, czy jest. Bóg jest hojny. No, to Bóg jest hojny, bo sam do niego. Tak, bo sam w sercu też mam wielokrotnie pobłogosław. To jest moment, kiedy wyrzekniemy się własnych finansów, własnych przestrzeni, uznamy Boga prawowitym właścicielem naszego życia, Panem i Bogiem, przede wszystkim Ojcem. I to był pierwszy raz wtedy? Tak. Ja godzinę czasu dochodziłem, ja beczałem jak dziecko. Mówię, to ty naprawdę słuchasz, to ty naprawdę widzisz. A to wystarczyło powiedzieć tak. Ty jesteś ponad tym. Wiesz, jak z mojej strony wyglądało? No. Było pytanie, komu? I on tylko mi odpowiedział. Nie było w ogóle żadnych. Przepraszam, muszę coś zrobić. Nie było muszę tłumaczenia. To są buty od Boga. Amen. Tak, bo słuchajcie, ja miałem taki okres, gdzie łatałem i szyłem wszystko, co popadnie. Każdą łatkę. Taki ciułacz, wiecie, no, bez pieniędzy. No. I w pewnym momencie ty rozpocząłeś, słuchaj, falę błogosławieństw, bo mieliśmy bardzo ciężki okres z bankami, to stare życie po prostu nas goniło, a ludzie błogosławią. I mówię, skoro tak bardzo mocno nam błogosławisz, to nie chciałbym już łatać tych butów. Na święta tyle nam pobłogosławiłeś, może to starczy, może nie masz kasy więcej. Tak wiesz co, zbytkuję sobie z Boga, mówię, jakieś buty by mi się przydały. Tak to puściłem, mówię, jak nie masz na święta, to ja mam urodziny 5 marca, a imieniny 17, zostawiam ci wolną rękę. Tak, no, ktoś by powiedział, klepnięty gość, nie? Jak on zgada z Bogiem? No właśnie tak jak z ojcem. Przychodzi 9 marzec, pamiętam gdzieś, to pierwszy raz buty mam 3 lata, słuchaj. Tyle mi pobłogosławił kolega, że ja musiałem 2 pary sobie kupić, bo ja pierwszy raz w życiu na pieniędzy na buty miałem w ręku. To był czas pandemii. Tak, i słuchaj, to jest uwielbienie. I po uwielbieniu wsiadam do samochodu, Zbyszek, stój. Mówi, chłopie, nie wiem, co jest grane, ale Jezus nie dał mi uwielbiać. Mówi, jak to Jezus nie dał ci uwielbiać Jezusa? Dobra, pokrótce, mam ci pobłogosławić na buty. Ja mówię, że co? Mam ci pobłogosławić na buty. I wiesz, i do mnie dotarło, że ja się modliłem o te buty w taki sposób, nie? No oczywiście, ryk, kałuza, jak w tych bajkach, które słucha, te łzy na bokach. Ania moja nie wie, co się dzieje. Jak jej powiedziałem to świadectwo, też zaczęła płakać. Ja się miesiąc czasu, bo to był czas pandemii, sklepy pozamykane, wiesz, i to był czas, kiedy nie mieliśmy naprawdę finansów, żadnych, innych. I tak chodziłem koło tej koperty i tak mówię, chociaż 100,
Nie, na buty, na buty. I to wiesz, ta wierność otworzyła dalej kolejne. I to jest niesamowite, wiesz, i wchodzę do sklepu i mam taką kwotę, że ja nie wiem, co kupić. Ja w życiu takich butów nie kupowałem powyżej 400 zł, tak? I mówię, Panie Boże, to wybieraj, no. No takie wybrał, że ja pierwszy raz w życiu mam buty, dwie pary, 3 lata. Po roku czasu ja nie miałem co zbierać ze stóp. To są Boże buty. No. A w międzyczasie tylko tak szybko powiem, kochani, że jak się modlicie, możecie dostać samochód, piłę i tak dalej. No ale to są poboczne rzeczy, co myślę wybrzmiało. Zupełnie. Zbyszku, myślę, że wszystko, co usłyszeliśmy, jest bardzo wartościowe i dzięki ci za to. Chwała Panu. Nie pomyliłem się, zapraszając cię tutaj. Cieszę się bardzo. Wiem po prostu, wiedziałem, że się nie pomyliłem. Pamiętasz, kiedyś w Białobrzegach powiedziałeś? Co? Jesteś gorszym wariatem Bożym ode mnie. Bóg cię wykorzysta. To są twoje słowa. Wykorzysta? Tak powiedziałem? Tak, czy posłuży się tobą? Wykorzysta. Ja dzisiaj mówię, posłuży a się dzisiaj tobą. Podejrzałeś. Albo to wykorzysta. Albo może to, może nie dosłyszałem, no. Tak. W każdym razie uważaj na tych, którzy będą chcieli cię gasić, bo będą chcieli. I nie daj się. Doszło do mnie tak, że jestem za bardzo taki, wiesz co? Tak, w standardy nie wchodzę. No, i chwała Panu za to. Nie pasujemy do schematów i to niektórych boli, no ale nie będziemy nigdy schematyczni. Tak. Duch Święty też nie jest. Tak. Więc tak o. A wiesz co to jest miłość? Co? Brak oczekiwania. Więc kochajmy ich takich. Kochaj i rób co chcesz. Amen. Tak w Bogu. Święty Augustyn bodajże. Dzięki ci. Również dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki wszystkim, którzy nas wspierają, którzy tworzą ten program razem z nami, bo na Werandzie Podcast istnieje tylko dzięki waszym datkom na Patronite i na Fundacji Sowin Sky, więc dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy też panu Łukaszowi za miejsce w firmie Hope, za ubranie prowadzącego. Na kot na werandzie macie zniżkę. Tutaj Zbyszek też pokazuje, że pewnie ma koszulkę, bo to nasz rodzimy przedsiębiorca ze Skierniewic. Tak amen. Jest. Amen. Amen. I też z naszej wspólnoty, więc pozdrawiamy. Też dziękujemy firmie Quadralight za wsparcie poprzez światła, które nam użyczyli i jeżeli chcecie kupić sobie jakiś sprzęt oświetleniowy, czy do nagrywania, czy cokolwiek, to wejdźcie w link, który jest w opisie filmu i na kod, który wam tam podaję, macie 7% zniżki, więc wszystkiego dobrego i jak Bóg pozwoli, to widzimy się za tydzień w poniedziałek o godzinie 8 rano, nowa godzina, pamiętajcie i dajesz ludziom pospać. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na Werandzie Podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.